Cześć, jestem Karla, a to jest mój prywatny save z wyzwania na Soberi w The Sims 4. Ostatnio sobie sporo tutaj pogrywam i dokonałam kolejnego postępu, więc stwierdziłam, że to jest w sumie spoko pomysł, żeby nagrać też o tym film, zwłaszcza, że już nagrywałam, więc no lecimy dalej sobie tutaj. Nadal jeszcze jesteśmy na generacji 8, tak jak poprzednio, tylko że w zasadzie już wszystko, co miałam zrobić, to zrobiłam, także tutaj już powoli przygotowuję generację 9 do bycia, do wkraczania w życie, może tak to nazwijmy. Jeśli jest to pierwszy odcinek tej serii, który oglądacie, no to w opisie znajdziecie link do playlisty, możecie sobie obczaić, a jeśli nie, no to tak na szybko powiem, że w gruncie rzeczy wyzwanie nad Soberi polega na tym, że mamy sobie 10-pokoleniową rodzinę, każde pokolenie ma swój kolor, ma swoje cechy, zasady, zadania właśnie takie różne, trzeba aspiracje robić na przykład czy coś, więc no to jest takie wyzwanie wielopokoleniowe, ale z dodatkami bym nazwała. No dobra, w naszym domku nie zmieniło się zbyt wiele, w zasadzie dostawiłam telewizor, dostawiłam mu taki domek pirata dla dzieciaka. No i no właśnie, bo tak w sumie to mamy dzieciaka, więc to jest chyba jedna z największych zmian. Także halo, typie, o właśnie, weź się tutaj pokaż, to halo, o na tobie będzie najlepiej. To jest właśnie Elias, nasze 9 pokolenie tutaj. On także jest, na razie ma tylko zielone oczy, ale pewnie jak stanie się nastolatkiem, to będzie miał też zielone włosy, bo jak można, no to mu dam po prostu. No już się w miarę ubiera na zielono, także okej. Okay. On nie ma pokoju tak w sumie, bo w zasadzie to tutaj ma łóżko i pluszaka i taki stolik do eksperymentów, bo wypełniałam nim aspirację tego, tą umysłową po prostu, i dlatego ma ten stolik i tam sobie eksperymentuje. Ma też z reguły 6, teraz wypełniam nim duszę towarzystwa i za dwa dni będzie się stawał nastolatkiem, także na pewno w tym odcinku zobaczymy tutaj Eliasa w wersji nastolatkowej, nastoletniej, o chyba tak będzie bardziej poprawnie, a teraz właśnie idzie sobie do szkoły. A co do naszego Montiego, czyli tutaj naszej generacji 8, no to wszystko to, co miałam wypełnić, wypełniłam. I w zasadzie w poprzednim odcinku mówiłam, że tutaj trzeba było gotowanie i umiejętności komediowe ogarnąć na 10, no bo tak było według tych zasad po polsku, którymi się kierowałam, ale coś mi tu nie świtało, że skoro jest smakoszem, to dlaczego samo gotowanie, skoro gra posiada też wykwintne gotowanie. No i jak weszłam w oryginalne zasady, no to potłumaczyłam sobie i wyszło na to, że to jednak powinno być to wykwintne gotowanie bardziej, więc też wbiłam wykwintne gotowanie na 10, skrzypce sobie ogarnął na 10, no bo gra tyle, że po prostu już sobie ogarnął. Pracy też w końcu awansował, nawet tutaj proszę bardzo, 10 poziom plus 1, bo dostał tam jakąś podwyżkę z tego, co pamiętam i no co, no miał tam poślubić swojego współpracownika, tak? To poślubił tutaj Aldonę i miał mieszkać tam, gdzie nie mieszkał za dzieciaka, także mieszka i to chyba wszystko to, co było. Tak mi się wydaje, także nim tutaj już wypełniłam praktycznie wszystko, co miałam, więc on już może sobie umierać. Nawet w sumie o, za niedługo będziesz tym, emerytem, no to spoko, to widzisz, to tak akurat sobie będziesz tutaj mógł odpoczywać, pracować, a ja się będę tutaj zajmować Eliasem. Kto to ma być? Monty. Monty niech idzie sam, a Aldoną pójdziemy z tego względu, że Aldona nie ma ogarniętej tej kariery, ja jej próbuję ogarnąć, więc ja sobie pójdę, najwyżej to po prostu wytnę, jeśli nie będzie się nic ciekawego działo. Dobra, bo Eliasowi chciałam, żeby on tam zdobywał przyjaciół, bo on też ma być taki towarzyski, zwłaszcza, że też ma jak gdyby... A, właśnie tu ci się zaliczyło już ten etap, bo wydaje mi się, że miałeś pierwszy, a teraz masz chyba... Może nie? Nie, no ale to jest chyba ten następny etap. Tak, właśnie, to już jest ten następny etap, tak mi się wydawało. Lepszego przyjaciela, to chyba masz nawet jakiegoś tutaj tego Patryka, mi się wydaje. Z nim masz tak całkiem nieźle, niezłą tą relację, więc chyba z nim. No to najwyżej tam po szkole się spotkają i się to po prostu ogarnie. Monty ma pracować ciężko, to niech pracuje ciężko, a my mamy odebrać przydział do sprawy, więc sobie zaraz kogoś tutaj ładnie zresetujemy. Dziękuję pani bardzo i odbieramy przydział do sprawy. Dobra, z reguły przenieśliśmy się na miejsce przestępstwa, także tyle ze zmian. Tutaj chciałam dać znać, że coś się innego dzieje, nie jesteśmy ciągle na komendzie. Tak teraz sobie myślę, że chyba żeby rozwiązać tą jedną sprawę, żeby ona w końcu dostała ten awans, to nie na miejsce przestępstwa, tylko to chyba na patrol trzeba chodzić, żeby... Nie, to trzeba schwytać podejrzanego czy coś takiego, no ale najpierw musimy mieć przestępstwo, chociaż wydaje mi się, że ja ostatnio to robiłam. I nie mamy nic więcej do roboty, więc wracamy na posterunek. O dobra, tu jest wydaj nakaz aresztowania, czyli... Musimy więcej wskazówek, aby znaleźć podejrzanego i wtedy jak będziemy mieli podejrzanego, to będziemy mogli spróbować go aresztować. No tak, tak. Tak to właśnie działało. Okej, mamy dostępny nakaz aresztowania.
Czyli teoretycznie można by się już tam udać. I wydaje mi się, że to zaraz zrobimy. Dobra, i mamy aresztować podejrzanego, więc sobie zerkniemy tutaj w nasz notesik. Nosi jeansy, jest osobą ambitną, nosi bezrękawnik. No niewiele nam to dało w sumie. Takie trochę te wskazówki. Nawet nie wiemy, czy na przykład, który z tych dwóch, więc trzeba by ich po prostu... Co? Ja zrobię coś takiego, co zrobiłam też przy Montim, że w pewnym momencie wykupiłam mu cechę. Uważny chyba tak to jest, że poznać ich cechy. I od razu przywitasz sobie Sima, poznajesz trzy jego cechy, bam, 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 masz, siema, dziękuję. Także do tego pana zrób przyjazne powitanie, zobaczymy, czy jest ambi... O, jeszcze jeden przyszedł, no dobra. O, czy to jest mól? No nie, to jest założyciel, to było właśnie pierwsze pokolenie tutaj, nadal jest jego duch. Dobra, zazdrosny, ambitny, porywczy, więc teoretycznie teraz pytanie, jak go tutaj ten... Czy nosisz bezrękawnik w codziennym? No to jest pod koszulka w sumie, ale jeansy nosi. Dobra, dla bezpieczeństwa może poznam tutaj jeszcze tego, bo on też ma teoretycznie bezrękawnik, nie? W sensie koszulkę bez rękawów. Niezdarny, porywczy, nieprzystępny. Okej, czyli to jest na bank, to będzie ten pan, także go sobie aresztujemy. Także to mega pomocne, żeby sobie wykupić właśnie tą cechę, żeby poznawać te cechy innych simów i na tej podstawie można właśnie dosyć szybko eliminować. Dobra, będziemy teraz przesłuchiwać podejrzanego. Mam nadzieję, że się wszystko tutaj uda zrobić z czasem. Specjalnie sobie nawet czas przedłużyłam, także mamy jeszcze no w sumie 3,5 godziny, bo zanim ona tam dojdzie, zanim ona go tu przyprowadzi, to w sumie nawet jeszcze 3 nam godziny zostaną, ale mam nadzieję, że uda się to zrobić. Także proszę bardzo, wszystko z materiału dowodowego po kolei wykonujemy. Mam nadzieję, że tutaj paseczek się ładnie zapełni. O proszę, Monty wraca z pracy i to z podwyżką. Dobra, to w sumie typie możesz coś robić, na przykład może logikę sobie rozwijaj, a ty możesz rozwijać umiejętności społeczne, bo przyda ci się to teraz do twojej tej aspiracji. Okej, okay, podejrzany wydaje się winny, także proszę bardzo mi tutaj wydobyć zeznanie od tego pana. Więc powinno się teraz wydobyć zeznanie i to chyba będzie, jak go zamknie, to chyba będzie rozwiązanie sprawy, także powinno jej się tutaj wszystko to udać zamknąć. O, widzę, że robisz to samo co Monty, czyli na odległość, a nie, dobra, do drugiej celi. Sprawa zamknięta. Jest! Udało się, więc mam nadzieję, że dostanie dzisiaj awans, także jeszcze póki masz trochę czasu, to może chodź tutaj na górę. Może zdążysz i kup sobie, nie wiem, kanapkę z bekonem chociażby. Jest! Udało się! Awans! Teraz jest starsza detektyw. No ładnie, ładnie. No w sumie faktycznie starsza, bo ona chyba za jeden dzień też będzie się tak w sumie stawać tą seniorką, tak samo jak Monty, bo oni są i w dosłownie tym samym wieku, także no. Dobra, Elias, w sumie wiesz ty co, weź zaproś tego swojego kolegę Patryka i spróbujemy, żebyś... No, wypadł mi z tego statku i zapraszaj kolegę swojego, halo. Z reguły to ten młody to jest chyba, pochodzi od kosmity czy coś, bo raz, że ma taki bardzo cieniutki głosik, a dwa, że no ma taki strój jak kosmici noszą. Nawet nie pamiętam, czy on miał normalne oczy, chyba właśnie nie ma normalnych oczu, w sensie ma takie kosmiczne, no właśnie. I nie ma brwi w dodatku, także no. Dobra, po prostu zaproś do patrzenia w gwiazdy, to powinno wam dosyć sporo tutaj podnieść tego paseczka znajomości. O, jest, przyjaźń po grubym. Wydaje mi się, że to jest ta dokładnie interakcja, także powinno się tutaj to udać. I co, udało się? Tak, udało się, dobra. To teraz musisz z trójką dzieci, z dwoma dorosłymi i 10 społecznych. Nie wiem, czy ci się to uda, bo no teoretycznie jeden cały dzień ma. Także chyba, żebym wzięła nim wolne od szkoły i po prostu cały dzień skupiała się na tym, to może i tak w sumie. Chyba nawet tak zrobimy, że on i tak ma 6, więc tam dobra. Co tam szkoła? Weź sobie dzień wolny od szkoły, rodzice pójdą do pracy, nawet się nie zorientują. Dobra, bo to chyba dzisiaj ma... Tak, chyba, no właśnie, tu jest 0 i to też chyba zaraz za niedługo będzie 0, więc ten... Więc oni właśnie dzisiaj mają urodziny, dlatego tutaj Monty robi ciasto, żeby było. Możliwe, że zaproszę naszą rodzinę, ale chyba nie będziemy jakby robić jakiegoś przyjęcia, tylko po prostu ich zaproszę i tyle ile posiedzą, tyle posiedzą. Że dodawaj świeczki urodzinowe, weź sobie zjedz, weź tam się ogarnij przed robotą, co nie. Ale też dziwne, że zaprzyjaźnij się z trzema innymi dziećmi, że tego najlepszego przyjaciela też tutaj nie liczy do tego. Oj, te aspiracje to czasami są takie po prostu wow. No dobra, ale zaprosił tam jakiegoś kolegę, z którym całkiem dobrze też się znał, także pewnie chwila, moment i się tutaj ładnie zaprzyjaźnią.
Dobra, jeden przyjaciel zdobyty, także zapraszam kolejną osobę. Bardzo chciałabym wypełnić nim tą aspirację, ale wydaje mi się, że może być troszeczkę za mało czasu jednak. Mamy dobrą reputację i chyba się tutaj... Tak, z drugą osobą się udało, także możesz ją w sumie pożegnać. Okej, zaprosiłam tutaj tego Joela, czyli wujka Eliasa i od razu wskoczyło, że zaprzyjaźni się z dwoma dorosłymi. Także fajnie. Ale jeszcze też zaprosiłam Amadeusza, czyli w sumie wujka jak gdyby tutaj tego Eliasa, tylko że to jest po prostu mąż tej Aiden, a Aiden to siostra Montiego, także rozumiecie. Co w rodzinie, to nie zginie. O, tutaj też z tym się zaliczyło od razu, okej. To było łatwe. Więc jeszcze tylko jedno dziecko nam jest potrzebne i tutaj właśnie zadzwoniłam też po Kingę, która też jest tutaj jakby rodziną. Także weź ją tam obejmij czule. Może jeszcze, nie wiem, sobie pożartujcie. O, jaka wściekła przyszła, ojojojojoj. O, już na niego krzyczy, już jest dla niego niemiła. Halo, my się chcemy z tobą zaprzyjaźnić. To, że przyszłaś nie w humorze, to już nie nasza wina. Idź oglądaj chmury. Okej, udało się spełnić aspirację, także spoko. O kurczę, Monty, jaka zabawa okropna. Chodź tutaj, weź sobie resztki i chodź sobie ten tam pooglądaj telewizję. Powiedz jak tutaj, a jeszcze tutaj ci się nie świeci, więc jeszcze mamy kilka godzinek, tak mi się wydaje. O, jaki mamy piękny ogródek, super. Tak, bo tutaj ten, ta, jak jej tam Aldona bawiła się w sensie pojechała. Tak, właśnie, bo w sumie byliśmy na wakacjach w tych granitowych kaskadach, bo chciałam jej trochę tutaj aspiracji spełnić, ale pojechaliśmy akurat wiosną i tak w sumie nie bardzo co rosło, mi się wydaje. Coś tam udało mi się zebrać chyba, ale no nie wszystko i część sobie posadziła, ale no tak jakoś wyszło. Dobra, w sumie możemy wyciągnąć tort i tutaj już dmuchać te świeczki i te sprawy. O, nawet mamy tort z wesela chyba. To nawet nieruszony. To oni nie pokroili go? Albo może ja dwa zrobiłam? O, widzę, że tutaj też ciasta czekoladowe aż dwa. No dobra, jak dwa to dwa. W sumie mamy dwójkę tych jubilatów. To czemu nie? Mogą być dwa torty. Czy ty już tutaj się... Jeszcze nie. Jeszcze tobie więcej brakuje niż jemu, ale... Wydaje mi się, że możemy tutaj pójść i już niech się odbędą te urodziny. Tylko wiesz co, ty może byś się przebrał na przykład w strój codzienny. Proszę bardzo, dmuchamy. Nawet za pierwszym razem to wow. Jak nigdy. Także proszę bardzo, Monty się postarzał. Ha. Ty też w sumie mogłabyś się przebrać, wiesz, bo tak... No i w ogóle wyrzuć z siebie zepsute jedzenie w takim razie, bo widziałam, że jakiś masz. Nawet co będziecie robić? Aha, rozmawiać. Dobra, ale weź ty... A ty... Czemu tak się... Czy ty jesteś kosmitką? Serio? To ja nawet nie wiedziałam. W każdym razie Aldona też sobie dmucha świeczki. Z reguły Aldona to chyba rzęsy ci trochę wcięło. Ale nieważne. Dobra, dmuchaj Aldona świeczki. Ale coś chyba siły nie miała, bo musiała aż dwa razy dmuchnąć. No i pięknie. Dobra, weź zawołaj wszystkich na posiłek, bo ty jesteś głodna, także proszę cię bardzo. Idźcie sobie jeść. Trochę mamy za mały stolik, ale nieważne. No to może tak urodzinowo, barabara. Widzę, że Monty jest zadowolony i tutaj Aldona też jest zadowolona, także udało się. Prezent urodzinowy. Dziwna sprawa. Elias przed chwilą siadł do komputera i tak nagle zdobył 8, 9 i 10 poziom motorycznych. A ty jesteś społecznie uzdolniony i umysłowo uzdolniony, więc okej. Okay. Dobra, dzisiaj wszystkich wysłałam tak, żeby sobie po prostu poszli i tam zwyczajnie pracowali ciężko, czy... Znaczy w sumie Monty pracuje ciężko, Aldona też, a Elias zdobywa sobie w szkole nadal tam przyjaciół, bo to jest w sumie jego taki ostatni dzień w szkole, znaczy potem już będzie nastolatkiem, także no. O proszę, Monty wraca z pracy i dostaje kolejną podwyżkę, bo brakuje nam pieniążków, naprawdę. Nie no, w sumie może jakbym się w następnym pokoleniu chciała tutaj Eliasem przeprowadzić gdzieś, bo wydaje mi się, że chyba nie będzie tutaj mieszkał. To w sumie przydadzą się fundusze na nowy dom. A czy ty już twierdzisz, że o, już jest czas na urodziny, typie, już skończę rozmawiać z koleżanką i chodź tutaj sobie wypowiedz życzenie. Masz taki piękny torcik ślubny nawet dostałeś, bo po prostu nie chciało mi się robić innego, a jak taki był, to już niech taki będzie tutaj dla Eliasa. No i co, dorastasz? No... Halo, dziecko.
Dziecko nie chce mi dorosnąć. Już wydaje mi się, że miałam kiedyś taki błąd i nie pamiętam, co ja z tym zrobiłam. Może zresetowałam cię? Weź dodaj i spróbuj lukru. No, dzieciak nie chce mi dorosnąć, halo! Co robić? Może w innym miejscu? O, dobra. Na stole coś nie chciało zadziałać. Okej, no to jest ten moment, żeby mu wybrać tutaj odpowiednią drugą cechę i wydaje mi się, że to będzie teraz zapaleniec. Niech zobaczę. Wrażliwy zapaleniec wesoły. Więc weźmiemy... Mogłabym brać tego wesołego, ale wydaje mi się, że wolę zapaleńca, żeby on właśnie jako nastolatek tak sporo się interesował po prostu tym komputerem, co nie? I aspiracja ekspert komputerowy to jest w wiedzy i to jest chyba to tak właśnie. Także proszę cię uprzejmie, Elias. No, błyszczysz, błyszczysz, po prostu promieniejesz. Okej, ale chodźmy tutaj poprzebierać cię. Ojejku, jaki masz brzuszek taki. Tak to ogólnie chudy, a brzuszek ma konkretny. No, taki ten brzuszek to masz bardzo konkretny. Chociaż no, Monty też tak ma właśnie taki brzuszek. To po prostu jest taki typ sylwetki, że wszystko im idzie w brzuch. No, co poradzisz? No, ale dobra, coś może uda się tutaj podziałać z tym panem. Nie no, ale on normalnie wygląda jakby był w ciąży. Ja mam tak ochotę to zmienić, także... No, bo ja rozumiem, żeby on miał troszeczkę tego brzucha, no, ale no... O tak ono, powiedzmy, że... Bo tamto to już po prostu aż za bardzo wyglądało. No dobra, to tak właśnie wygląda tutaj nastoletni Elias. Zmieniłam mu kolor oczu na bardziej taki inny odcień zielonego, żeby mu bardziej po prostu do włosów pasował. Zmieniłam też brwi, dodałam rzęsy. No, fryzurę zmieniłam, jak widać, i kolor włosów też zmieniłam, jak widać, także no, bardzo spoko wygląda. Wybieranie zielonych ubrań to jest po prostu jakiś, no... Niby jest tego sporo, to wszystko jest oznaczone jako zielone, no ja też w sumie nie mam pełnej kolekcji, ale wciąż mam sporo, powiedzmy, tych różnych rozszerzeń. Ale kurczę, wszystko jest po prostu, to jest ciemne, to jest jasne, to idzie bardziej w miętowy, to idzie bardziej w ciemny, zielony. Po prostu dobranie tego kolorystycznie to była jakaś masakra i po prostu nie polecam. Także też mamy strój oficjalny, mamy też strój sobie, proszę bardzo, sportowy. Mamy też tutaj do spania masz dwa, bo stwierdziłam, że no taki jeden całościowy, a drugi taki niecałościowy będzie okej. Ma jakiś tam sobie imprezowy. Ma tutaj sobie do pływania, ma też sobie tutaj na ciepłą pogodę i ma na też zimną pogodę. Że no, coś tam się udało wykminić, ale to był koszmar po prostu i chyba nie będzie miał więcej przebieranek, coś mi się wydaje. Dobra, bo widzę, że jesteś znudzony, także fantastycznie, że jesteś znudzony. I ty powinieneś tutaj maksymalny poziom umiejętności komputerowych i gier wideo. Tylko umiejętności komputerowe to stawiam, że to chodzi o programowanie. Ostatni poziom kariery guru techniki wypełni aspiracje ekspert komputerowy. Musisz akceptować zaproszenie na każde przyjęcie, wyjście ze znajomymi. To będzie po prostu koszmar. Miej co najmniej 5 dobrych przyjaciół i 5 wrogów. O nie, już chciałam skreślać, ale takie... chwila, nie mogę. No dobra, no to może weźmiemy też jeszcze kogoś tutaj, może tą Maję weźmiemy. Weźmiemy sobie, jeszcze mamy jakichś nastolatków, czy ten teoretycznie to młody, no chociaż nie, no dobra, nie będziemy go zapytać. Ten to chyba jeszcze nastolatek i ta nastolatka, także weźmiemy sobie i lecimy. Dobra, to jesteśmy i co? I mamy się, aha, mamy się tak po prostu ten, spędzać czas ze sobą, tak? Więc... Proszę bardzo, tu mamy smutną koleżankę, jeden kolega nam... O, tamta też zniknęła. Fajnie, fajnie, fajnie się bawicie. No dzięki. Dobra, weź choć trochę pogadaj z tą, która cię zaprosiła, żeby nie było, nie? Że ona cię zaprosiła, ty wziąłeś sobie innych i rozmawiasz z każdym innym, tylko nie z nią. No i tak trochę rozmowa się nie potoczyła po dobrze, bo ja chyba za dużo razy klikałam to samo i no nie wyszło. Dobra, na szczęście to spotkanie dobiega powoli końca. Dobra, spotkanie się skończyło, także zaraz tutaj wracamy do domu, bo Elias jest strasznie zmęczony, ale jeszcze niech coś tam z nią pogada w sumie. Tak w sumie to chyba Monty i tutaj ta pani Aldona mogliby mieć swoje naturalne kolory włosów, więc jeszcze skoczę i na szybko im tutaj zmienię. Chociaż tak w sumie sobie teraz myślę, że Monty z natury nie był chyba rudy, tylko miał chyba brązowe włosy. Ja mu zmieniłam, bo wiedziałam, że on będzie... prawdopodobnie tym tutaj tą brzoskwinią, także proszę cię uprzejmie, ty miałeś chyba ten odcień czy ten odcień? Ten jaśniejszy chyba miałeś, tak, bo ten ciemniejszy to miał twój brat, bo
jakoś tak im dałam różne, a ty miałaś czarne włosy, także też czarne tutaj dostaniesz, okej. Okay. Trochę koloru dostali. No dobra, ale na ten odcinek to by było na tyle. To, co w sumie chciałam wam pokazać i zrobić, czyli ogarnąć w sumie nastoletnie urodziny Eliasa, to zrobiłam i nawet ponad to, znaczy w sensie w sumie to się działo przed jego urodzinami, więc dobre, nieważne. Nie mam pojęcia, kiedy będzie następny odcinek, chociaż wydaje mi się, że być może w sensie to będzie moment, jak Elias będzie już młodym dorosłym. Sądzę, że jak już będzie na swoim, to być może tutaj pokażę i powiem, co się dalej podziało i jak tutaj przebieg bieg historii. Właśnie mi się przypomniało, że w sumie chciałam pójść na cmentarz jeszcze w tym odcinku, ale to już dobra, nieważne. Nie jest tak istotne, to tylko nagrobki i ten cmentarz nawet nie jest do końca jakoś zrobiony, więc nie ma co pokazywać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!